Jest mnóstwo imprez organizowanych przez różne nadleśnictwa, różne regionalne, generalne. Świętujemy w takim czasie, a nie innym. Także my, z racji tego, że jesteśmy dzisiaj, to każdy dostanie pamiątkowy baton. Znaczy, nie cukierek. Też się dowiedziałem, że to się nazywa batony. Dla mnie to były zawsze przypinki. Ale no niech będzie, są batony. Także teraz w tym momencie, kto jest, to rozdam, żeby później mniej czasu to zajęło, dobrze? Dobrze, cieszymy się. Taką igłę koło serca. No ja bym się bała troszkę. Tu. A może się piąć? Do klapy? Może być do klapy. Gdzie? Nie, bo... Uwaga na klatę. Heniu, znowu do... Dobrze, następna osoba. Odwrócimy w pośrodku, to jest nasza pani starzystka, pani Agata Dobroczka. Także witamy ją, będzie z nami przez rok i będzie się uczyć tak jak wy dzisiaj. Leśniczy właśnie poszedł po sadzonki, także za chwilę będziemy wszystko mieć. Zasadę znamy, tak? Nikt nie powiedział, że musimy posadzić, nie wiem, 1000, 2000. Ile posadzimy, tyle będzie rosło, tak? Byle dobrze. Lepiej posadzić jedno drzewko, które będzie rosło, niż 1000, które po prostu trzeba będzie poprawić, tak? Ten? No, 92 lata, no to tak książkowo jak, się mówi, do 80 sosna żyje tak, i potem jak, się odnie. Jak podrośnie ten, to musi być ład przestrzenny zachowany, czyli jeden musi podrastać, dopiero drugi się usuwa, nie można usuwać. Ile mniej więcej czasu będzie trzeba poczekać? Myślę, że 10 lat. 10 nawet. Czyli powyżej 100 lat dopiero będzie cięta sosna. Tak, tutaj będzie usuwana powierzchnia między, ale może być wcześniej, zależy od tego, jak tutaj po prostu wyjdzie. Będzie rosło. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy patyki. Każdy wie, do czego będą patyki potrzebne? Mój leśniczy? Tak, wiem. Znaczy, nie, to jest miarka odległości. Ja wiem, a tutaj koleżanka wiedzieć. Zaprezentuje. Weźmie trzy patyki. Dziurki też można robić. Słuchajcie, bo potem będzie... Jednego patyka wbije, to będzie udawało niby sadzonkę. Jak zrobimy większe półkole, to wszyscy będą widzieć. To jest pierwsza sadzonka, którą posadzimy. Przykładamy patyk jako miarkę i sadzimy następne. Rozumiemy? Odległość? 80. 80. Każda sadzimy trące się parami, tak? Jeden do... Wtedy tutaj pewnie się robimy w jakieś grupki, bo tu... Grupy, bo za mało koszturów jest. Tak, także tutaj kto będzie chciał posadzi. Lepiej dwójkę, jak mówił leśniczy. W tych niborowkach są już sadzone, także uwaga! Chodzimy bokiem. I teraz uderzę w tamtej stronie. Pewnie. I teraz sobie odmierzamy tą miarką, tak jak wy. Tam jest lipa. Zaznaczmy, tutaj powinna być. Proszę zobaczyć, jaka jest technika. Wbijamy, robimy dołek. Kładamy sadzonkę, wbijamy. Obok? No dobrze, może. No, i dogniatamy. Tak. Akurat trafiłem na niej słupła. To by musiał ktoś. Każdy widział? Tak. Dobra. Dobra, to zaczynamy. Jak panie Henryku, jak pan się czuje po sadzeniu? Chyba jestem tak sterany tym sadzeniem lasu, to znaczy sosny jednorocznej, że aż się spociłem. O, to brawo, brawo. Urobiony, o tak mi podpowiada kolega, że pod same pachy się urobiłem, nie? Chyba, o, aż mi się coś, rękawy powyrywały. Widać, nie? O, widać, nie? O. Ale przyjedzie pan za 10 lat i już będzie? Na Maślaki, w Krzaki. Aha, dobrze. Zapraszamy, tak? Tak, oczywiście. Jak ja taką ja. Pewnie, że będę jak
Ten jeszcze pan z czerwonej kurteczce. Może być całą grupą. Pewnie, że ma niedługo pisze. Mamy? Mamy. A to chce jeszcze długopis? A już wiem, jak to się robi. A ja to... Bierze tablicę i dostaje długopis. Długopis jest po prostu. Nie, to masz po prostu dopisać chyba jakieś... Powstała akacja. Z czego powstała akacja? Tak. No. Tablice też? Z czego powstały? Dziękuję. Wszystkie litery muszą być wypełnione. I oczywiście... Widziałem rower drewniany. Rower drewniany gdzie? Perła cień. Chce pan robić to? Nie wiem. No ja nie kojarzę, ale... Co pan napisał? Kibel. No. Także tutaj na pewno uznajemy ból. No. Jagoda. Największą kreatywnością naprawdę zaskoczmy, wykazał się tamten pan. Niech się pan odwróci, tak, tak. I tu dla pana proszę. Naprawdę bardzo fajnie. Czy wszyscy zostali gadżeciki, co brali udział? Polega na tym, że tak, tu mamy gatunki drzew, które znajdują się w wykreślance. Zasada jest pionowa i pozioma, wielokośnych, także to jest łatwe. I od razu skreślajcie z listy sobie u dołu, żeby wiedzieć, czego wam brakuje. Będzie łatwiej. Z listy. Olsza, tak jest. Grupa, która pierwsza zrobi, dostanie apteczki. Oczywiście jeszcze nie będzie to grupa. Panie Henryku, co pan wygrał? Proszę pana, wygrałem to, że przyjechałem do tego lasu i posadziłem drzewa. Wszyscy są wygrani.